Okulary. Nie tak dawno temu za górami i lasami było sobie miasteczko, a w miasteczku ludzie, którzy tak jak w innych miasteczkach oglądali telewizory, upijali się, chodzili na spacery, rozmawiali. Czasami się nudzili. W tym właśnie miasteczku mieszkali trzej chłopcy: Romek, Wiesiek i Rysiek. Chłopaki niczym się nie wyróżniali. Tak jak inni pili piwo w knajpach, żartowali. I jeździli bez celu pożyczonym autem. Ale pewnej letniej nocy wydarzyło się coś, co miało na zawsze zmienić ich życie. Jak wiele razy wcześniej, Romek, Wiesiek i Rysiek po wieczornej wyprawie samochodem i po wizycie w knajpie postanowili usiąść sobie na ławce przy pustym deptaku. Siedzieli tak kilka minut. Czasami ktoś coś powiedział. W pewnym momencie zauważyli, że zbliża się do nich pijana dziewczyna. Romek rozpoznał w niej Elkę, z którą kiedyś był na kolonii w Sarbinowie. Przepraszam bardzo. Elka podeszła do Ryśka i zdjęła mu okulary. Z chłopaków tylko Rysiek nosił okulary. Hello. How are you? Jak się bawisz dzisiaj? Kolego? Trochę za blisko? Dobrze, udalę się. Kiedy Rysiek poprosił Elkę, żeby mu oddała okulary, ona tylko zaśmiała się i poszła. Nie wiadomo, dlaczego chłopcy nie odebrali dziewczynie okularów Ryśka. Wiadomo, że siedzieli jeszcze długo na ławce i nic nie mówili. Od tej pory coś się w nich zmieniło. Nadal jeździli po mieście, chodzili do knajp i spacerowali. Rysiek kupił sobie nowe okulary w modniejszych oprawkach, ale tamto nie dawało im spokoju. Nie rozmawiali o tym, w ogóle mniej rozmawiali. Często chodzili przez miasto, zupełnie nic nie mówiąc. Czuli się jakoś inaczej, posmutnieli, zaczęli się garbić, a w oczach coraz częściej widać było melancholię, najbardziej u Wieśka. Z czasem sytuacja stawała się coraz bardziej nieznośna. I tak minęły 3 tygodnie, aż w końcu chłopaki postanowili działać. Wieczorem w parku Rysiek powiedział na głos to, o czym wszyscy myśleli od dawna. Musieli tylko omówić szczegóły. Co wiecie o tym kopalni?
Która? No, ten na Wiktorii, chyba na samym dzień. Tam jest świetna świetlenie. W sumie jest daleko. Kilka dni później Rysiek, jak zwykle wieczorem, pożyczył od taty auto i zadzwonił po Romka i Wieśka. Długo czekali w aucie, zanim zobaczyli Elkę wracającą do domu. Kiedy mijała auto, rzucili się na nią i sprawnie wpakowali do bagażnika. Pojechali do lasu koło starej fabryki. Na miejscu otworzyli bagażnik i zalepili Elce usta. Zaprowadzili ją w głąb lasu. Wiesiek przywiązał Elkę do drzewa. Rysiek wyjął z kieszeni nóż i podciął jej gardło. Potem pojechali do domu. Elka została. Chłopcy myśleli, że teraz wszystko wróci do normy. Niestety, uczucie, które ich męczyło od czasu zabrania przez Elkę okularów, nie minęło, a nawet było jeszcze gorzej. Próbowali wszystkiego, żeby pozbyć się melancholii. Rysiek wyjechał do Wiednia i pisał książki nadaremnie. Wiesiek poleciał do Irlandii kroić warzywa. A Romek to się nawet ożenił i zaczął pić. Nieszczęśnicy nie znali starej prawdy, że od egzystencjalnego doła czasami nie ma ucieczki. Koniec.